I wracamy do studia Poranka Wnet. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Widzimy się na kanale YouTube także, więc nie tylko gdzie mogę się z Państwem usłyszeć, ale także mogą Państwo zobaczyć i nasze studio, i za chwilę naszego gościa. Dzisiaj tych połączeń na Skype'ie jest dość sporo, co cieszy, bo to daje Państwu także ten bonusową możliwość oglądania nas na kanale YouTube Radia Wnet. A jeśli Państwo to robią, to oczywiście warto zostawić subskrypcję. Bardzo będziemy za to wdzięczni, a przede wszystkim jesteśmy wdzięczni patronom, bo to dzięki patronom na patronite.pl/radiownet możemy nadawać naszą radio i realizować nasze audycje, więc wszystkim patronom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pani Magdalena, pan Józef, pan Włodzimierz, pan Jarosław, pani Bogusława, to piątka naszych najnowszych patronów. Bardzo, bardzo dziękujemy, zwłaszcza pani Magdalenie, bo to ranga wiceadmirała. Wiceadmirał Żółtej Łodzi Radia Wnet to poważna funkcja, tak samo jak poważna funkcja to generał w armii Bogusław Samol, dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie generale, admirał i generał, pan wolał być generałem czy admirałem? Czy pan marzył kiedyś o funkcji admirałskiej? Jak byłem chłopakiem, to mnie ciągnęło do wojsk pancernych, a nie do marynarki wojennej, nie do Bałtyku. Zwłaszcza, że pochodzę z Lubelskiego, to duża odległość do Bałtyku. W tamtych latach, szczególnie w 70. przy słabej komunikacji. To prawda, Bałtyk był bardzo odległy, a teraz na wyciągnięcie ręki. No ale dobrze, może pan generał kiedyś popłynie na żółtej łodzi podwodnej, to dopiero będzie przygoda patronite.pl/radiownet, ale oczywiście na Ukrainie mniej okręty, chociaż też mają swoje znaczenie, a bardziej czołgi walczą. Właśnie, pola bitew na Ukrainie i ten niepokój, który nam towarzyszy od tygodni, ba od miesięcy, że ta wojna przybiera zły obrót, aczkolwiek front się trzyma. Jak to wygląda teraz, panie generale, na liniach frontu między wojskami ukraińskimi a napastniczą imperialną armią rosyjską? Rosja kontynuuje swoją strategię. Co prawda zwolniło tempo działań ofensywnych. Trudno powiedzieć, że to są działania ofensywne w tej chwili, ale niemniej jednak krok po kroku spychają wojska ukraińskie w kierunku Dniepru. Co prawda nie są to wielkie osiągnięcia, ale państwo, które się broni, jeżeli traci każdy metr swojego terytorium, musi się liczyć z tym, że będą to podwójne straty przy próbie jego odzyskania. Tak widzieliśmy to w czasie kontrofensywy ukraińskiej w ubiegłym roku. W związku z tym Rosjanie i Ukraińcy w tym sporze, znaczy w tej wojnie, ważą swoje potencjały, tak można by powiedzieć. Natomiast wielokrotnie na antenie państwa radia, jak również innych stacji, komentując to, powiedziałem, że Rosja posiada wszystkie zdolności, zasoby w państwie do prowadzenia wojny w długim okresie, a więc prowadzenia wojny na wyczerpanie Ukrainy. Natomiast Ukraina, mimo że posiada zdolności w zakresie zaopatrzenia swojej ludności w żywność, bo to trzeba o tym mówić, ale nie ma zdolności wystarczających, jeżeli chodzi o siły zbrojne. Siły zbrojne, a więc krótko mówiąc, ich możliwości do działań operacyjnych są skazane tylko i wyłącznie na pomoc Zachodu, zarówno tą finansową, jak i materialną w postaci ciężkiego sprzętu, samolotów, czołgów, artylerii, innych środków walki, ale przede wszystkim teraz Ukraińcom brakuje amunicji. I jeżeli amunicja będzie w takim stopniu dostarczana na Ukrainie metodą kropelkową, po prostu dojdzie do tragedii tego roku latem, dlatego że Rosjanie po klęsce w 2022 roku pod Kijowem, kiedy odpowiedzieli znaczne straty w sprzęcie pancernym, w stanach osobowych, te stany osobowe są odtwarzane poprzez mobilizację. Tylko dla przypomnienia, która była przeprowadzona w 2022 roku latem, te stany uzupełniły straty i ja uważam, że znając rosyjską strategię, Rosjanie w tej chwili nie angażują tych dużych jednostek, które brały udział na początku inwazji na Ukrainę, a raczej one się w tej chwili szkolą, zgrywają i będą przygotowane do działań o charakterze ofensywnym latem tego roku. Oczywiście mówiąc latem, mam na myśli być może i późną wiosnę, kiedy
będą dogodne warunki użycia dużych mas wojsk pancernych zmechanizowanych na dużych przestrzeniach, a więc krótko mówiąc, pogoda i teren pozwolą Rosjanom zejść z dróg, które są w tej chwili przeszkodą dla Rosjan, a dobrem dla Ukrainy, dlatego że Ukraińcy mogą kanalizować ruch jednostek rosyjskich i skupiać swoje wysiłki obronne na wybranych kierunkach. I też im to idzie bardzo ciężko. W związku z tym, jeżeli nie nastąpi poprawa w zakresie zaopatrzenia Ukraińców i Ukraińcy nie umocnią swojej pozycji obronnych, ale na zasadzie głęboko rzutowanej obrony w kierunku Dniepra, możemy przewidzieć, że skutki będą katastrofalne dla strony ukraińskiej. Przede wszystkim nie tylko dla sił zbrojnych Ukrainy, które są w tej chwili podstawą jakby uporu w tej wojnie, ale również będzie to tragedia, jeżeli chodzi pod względem politycznym, dlatego że trzeba będzie się liczyć z tym, że do Dniepru przynajmniej część Ukrainy Wschodniej z tymi obwodami, które głosowały w tak zwanych wyborach za Putinem, za przyłączenie do Rosji, prawdopodobnie latem staną się łupem w pełnym zakresie Rosji, a tym będzie bardziej zagrożenie dla Ukrainy, że dostęp do Morza Czarnego będzie odcinany. Proszę powiedzieć, panie generale, bo to wydaje się, że mamy już pełnoskalową taką wojnę na wyniszczenie, wojnę gospodarczą. To już wiemy od jakiegoś czasu, ale okazuje się, że w tej wojnie Rosja radzi sobie nadspodziewanie dobrze. Ukraina możliwości ma znacznie słabsze, ale jak się okazuje, w tej wojnie materiałowej i cały Zachód powoli zaczyna się orientować, że nie jest na lepszych pozycjach, że zapóźnienia w przemyśle zbrojeniowym, zwłaszcza w produkcji amunicji, są tak duże, że w tym wyścigu na wyniszczenie, na ilość amunicji, na ilość sprzętu wojskowego, na ilość rekruta także, w dłuższym terminie Rosja zaczyna mieć przewagę. No, należało się z tym liczyć już 2 lata temu i ja byłem zdziwiony tymi komentarzami, hura optymizmem, gdzie wysiano hura optymizmem, że praktycznie to już w 2022 roku latem Ukraińcy powinni być w Moskwie, a nawet były takie komentarze, że Ukraińcy Rosjan popędzą do Władywostoku. Świadczyło to o braku frasobliwości ze strony komentatorów, którzy zajmują się tą sprawą. Kilkakrotnie powtarzam już w tamtym okresie o tym, że Rosja posiada wszelkie zasoby do tego, aby utrzymać przewagę nad Ukraińcami. Tu nie mówimy, nie mamy na myśli obszaru kraju, ale to też się liczy wojna, więc mówimy o tej głębi strategicznej. I tak powtarzałem, że rosyjski przemysł zbrojeniowy, który został przestawiony na tory wojenne w lipcu 2022 roku, jest poza zasięgiem środków uderzeniowych Ukrainy i pracuje bezkarnie. Poza tym mówiliśmy o zasobach demograficznych, jak również zasobach bogactw naturalnych, przemysłu, ale też trzeba było patrzeć pod kątem jakby sojuszy z Rosją, a więc sojuszników Rosji, Chiny. Co prawda państwa możemy lekceważyć jak Iran czy Korea Północna, ale kiedy Rosjanie zaczęli zużywać, nie byli przygotowani na długotrwałą wojnę, zaczęli zużywać dużo amunicji, niestety zwrócili się o pomoc i wsparcie do tych krajów i oni otrzymali tę pomoc. Natomiast Zachód cały czas prowadził dyskusję, czy jaki rodzaj broni dać. Dać czołgi, czy nie dać. W końcu kropelkowa metoda przyszła, dali kilkadziesiąt czołgów. W przeciwieństwie do Polski, kiedy na początku konfliktu Polska przekazała Ukrainie ponad 300 czołgów, ekwiwalent co najmniej 1,5 dywizji, to Ukraińców uratowało między innymi pod Kijowem. Trzeba o tym powiedzieć, mogli Ukraińcy rozwinąć, jakby przeprowadzić przeciwuderzenie w kierunku w południowym, a więc tutaj na kierunku Kupiańska i Charkowa. To się udało. To samo było dyskusje, dostarczyć amunicję, dostarczyć rakiety, no nie, z różnych powodów. I teraz Europa się budzi. Europa się budzi, chce dostarczyć pomoc Ukrainie i jej nie jest w stanie dostarczyć tej pomocy Ukrainie w zakresie środków materiałowych, a więc amunicji, ze względu na to, że nie ma takich zdolności produkcyjnych. Zachodni, czy przemysł zbrojeniowy Unii Europejskiej, a też i w tym przemysł polski. I tutaj, kiedy Putin zagraża naszym państwom, bo wprost mówi o tym, o pewnej konfrontacji
z Zachodem, z NATO, bo przedstawia NATO jako dla swojego społeczeństwa jako zagrożenie. Trzeba się realnie liczyć z tym zagrożeniem ze strony Rosji w perspektywie kilku lat i w związku z tym trzeba odbudować potencjał w zakresie przynajmniej produkcji amunicji. Ale to nie tylko, bo są jeszcze inne obszary, które powinny być zmodernizowane i przestawione na inną produkcję. W związku z tym dzisiaj Ukraina ma kłopot z otrzymaniem pomocy materialnej, jeżeli chodzi o amunicję, bo państwa europejskie, państwa natowskie tę amunicję przekazały w ubiegłym roku na potrzeby kontrofensywy. Magazyny są puste, ale część państw w tej chwili europejskiej, tak i Polska, stara się te magazyny uzupełnić na wypadek konfliktu z Rosją. A jest tutaj Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki, a więc przemysł tych naszych krajów, musi działać jakby w dwóch kierunkach, zaopatrując armię ukraińską, która potrzebuje co najmniej 2 miliony pocisków czy amunicji sztuk rocznie. Ja nie mówię o rakietach, ja mówię tylko o amunicji do haubic 155, do czołgu 120, a generalnie do artylerii kalibrów rosyjskich. To znaczy 122 mm i 152 mm. A ta produkcja w Polsce, kiedyś ona funkcjonowała, jest ograniczona zarówno w Czechach, jak i na Węgrzech, a więc w krajach postradzieckich, a post Układu Warszawskiego. I Europa o to stoi na drodze, w punkcie, w jaki sposób Ukrainie pomóc. No tutaj zapóźnienia ostatnich lat w obszarze produkcji zbrojeniowej przyniosło negatywne skutki dla Ukrainy. Pytanie, jak szybko Europa może nadrobić? Mamy teraz europejski mechanizm, finansowanie, kłótnia polityczna dookoła tego, ale technicznie jak to wygląda i jak szybko Unia Europejska, Zachód może zwiększać swoje możliwości produkcyjne? No to porównanie robi wrażenie, że Rosja w ciągu tam kilku dni produkuje więcej amunicji niż w tej chwili Europa Zachodnia przez cały rok. Zdaje się, tak to się rozkłada. Różne są wyliczenia, ale dysproporcja jest rażąca i pytanie, ile trzeba czasu, żeby taką dysproporcję zniwelować? Na pewno nie mniej niż 2-3 lata. Dlaczego? Po pierwsze, może powiem na początku o tych skutkach, dlaczego taka sytuacja w tej chwili jest w naszych krajach. No, rozpad świata dwubiegunowego i niebranie pod uwagę polityki Putina, który w 2007 roku ogłosił swoje słynne tezy w czasie monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Nikogo to nie obudziło, nie przyniosło jakiejkolwiek refleksji, co może się stać w perspektywie kilku lat. 2008 rok, znamy 2014, teraz wojna. Przemysł zachodni był jakby spychany na boczny tor. Ja podam tylko przykład przemysłu niemieckiego. Partia Zielonych i inne ugrupowania o charakterze lewicowym na terenie Niemiec chciały, aby przemysł niemiecki, a na szczęście to się nie stało, przemysł zbrojeniowy przestał istnieć, dlatego że oni widzieli to jakby zagrożenie dla pokoju. Niemcy zaczęli szukać, szczególnie Rheinmetall, między innymi innych rozwiązań, a mianowicie wyprowadzać swój przemysł, swoje zakłady, może nie tyle zakłady, co produkcję do innych krajów. Tak się stało z Węgrami w zakresie produkcji ciężkiego bojowego wozu piechoty Lynx, gdzie w ciągu 2 lat, taki przykład chcę podać, 2 lat Niemcy wybudowali na terenie Węgier szereg fabryk dotyczących produkcji tego wozu bojowego i w tej chwili już rozpoczynają produkcję. A więc około 3 lat, ja to znam te sprawy, też jest autopsji, analizowałem te sprawy. Niektóre kraje, tak jak na przykład Norwegia czy Finlandia, częściowo Francja, zostawiły swój przemysł zbrojeniowy, ale ograniczyły produkcję amunicji. I przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj my potrzebujemy nowoczesnej amunicji, a nie starej technologii. I tutaj tak jakby nie tyle wskazówka, co należałoby zastanowić się w Polsce, w jaki sposób uzupełniać amunicję dla polskich sił zbrojnych, które się w tej chwili rozrastają. Zwiększa się ilość sprzętu artyleryjskiego i to nowych kalibrów 155 mm, czołgów 120. I my dzisiaj, mi się wydaje, że przez szereg lat nie mieliśmy jakiejkolwiek strategii czy polityki w zakresie produkcji amunicji. Dzisiaj gorączkowo rząd poszukuje rozwiązań. Różne są zapowiedzi, co trzeba robić, zakupy,
że produkcja amunicji to będzie zbyt późna, bo niektórzy wieszczą wojnę za 2 lata. Ja oczywiście jestem sceptyczny do tego terminu, bo zanim Ukraina czy Rosja w jakiś sposób rozwiąże, czy może inaczej, jakie będą rezultaty wojny ukraińsko-rosyjskiej, zobaczymy, ale to na pewno jeszcze nie w perspektywie tego roku. Później Rosja, jeżeli faktycznie będzie pobiła Ukrainę, co nie można skazywać Ukrainy na przegraną, to będzie jeszcze okres negocjacji pokojowych, ale też Rosja musi wtedy otworzyć swoje siły zbrojne. Także czas będzie grał na naszą korzyść całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i również Polski. I teraz w jaki sposób te sprawy rozwiązywać? Podam taki przykład, zanim jakby powiem swoje myśli. Polski przemysł zbrojeniowy, jeżeli chodzi o amunicję, kilkanaście lat temu zbudował pocisk Phoenix do systemów rakietowych Grad, a więc tych wyrzutni rakietowych kalibru 122. To była amunicja kasetowa. I co się okazuje? Polska musiała zaprzestać produkcji, dlatego że cała produkcja czy budowa tej rakiety kasetowej opierała się na komponentach produkcji francuskiej. I kilkanaście lat temu został podpisany traktat międzynarodowy o zaprzestaniu produkcji amunicji kasetowej. W związku z tym Francja podpisała również z Polską ten traktat. Przestały dostarczać komponenty do produkcji tej rakiety i w Polsce przestano produkować tę rakietę. Ona miała zasięg około 30 km i myśmy wtedy już mówili, ja powiem w sztabie generalnym, że nie wolno tego robić, nie wolno podpisywać traktatu, nie wolno zaprzestawać produkcji. Ale oczywiście to były tylko nasze opinie ze sztabu generalnego i chęci. Natomiast przemysł nie był w stanie wyprodukować tej amunicji ze względu na brak komponentów francuskich. I dzisiaj mowa o tym, kiedy możemy mówić i mówimy, że trzeba zakupywać amunicję, tak, bo to jest pilna potrzeba operacyjna. Ale my nie możemy się skazywać, jak i polskie siły zbrojne, tylko na zakupy. Mamy zbudować swoje zdolności produkcyjne. Moim zdaniem trzeba wybudować od podstaw nowe zakłady amunicji, produkcji amunicji i to na technologiach zachodniej, szczególnie niemieckiej, bo to jest technologia najlepsza. I o tym mówił generał Bogusław Samuel. Panie generale, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A my o godzinie 7:51 w poranku wnet w czwartek biegniemy do...